Nazywam się Ewa Kraszkiewicz. Jak niektórzy z Was może mieli szansę przeczytać w broszurze, pierwszą stronę internetową zrobiłam w 2002 roku. Było to zrobione we Frontpage Expressie. HTML-a jeszcze wtedy praktycznie nie znałam. O WordPressie usłyszałam dopiero kilka lat później. Były to jeszcze czasy internetu na impulsy i krótkich numerów gadu-gadu. Może któremuś z Was przychodziło wtedy do głowy, że kiedyś będziemy korzystać z internetu na telefonie. Mnie wtedy absolutnie takie coś nie przychodziło do głowy. Miałam Nokia 3510i i jarałam się naprawdę, że ma ona kolorowy wyświetlacz. Wtedy także coraz więcej osób zakładało swoje blogi. Jednak pojęcie blogosfery jako takiej jeszcze wtedy nie funkcjonowało. Teraz mamy rok 2015. Od 4 lat pracuję jako front-end developer w firmie XHTML. I myślę, że mogę powiedzieć z całą pewnością, że nie pamiętam, kiedy ostatnio miałabym zrobić stronę internetową, w której nie trzeba byłoby wdrożyć wersji responsywnej. To stało się codziennością i może to nie powinno nikogo dziwić, ponieważ smartfony ma teraz praktycznie każdy. Jak możemy znaleźć informacje w raporcie Polska jest Mobi z tego roku, do końca 2016 roku 20 milionów Polaków w wieku 15+ będzie miało swojego smartfona. Nie wiem jak na Was, na mnie ta liczba robi naprawdę duże wrażenie. Tyle o smartfonach, przejdźmy trochę do blogów. Według raportu CBO z Internauci 2014 6,5 miliona Polaków czyta blogi. Nie znalazłam niestety informacji, która mówiłaby o tym, ilu z nich robi to na telefonie, ale myślę, że jest nas w sumie całkiem sporo. Średnio spędzamy w okolicach 2 godzin na to, żeby czytać, przeglądać internet za pomocą smartfona. I to też nie powinno nikogo dziwić. Żyjemy teraz w ciągłym biegu, więc jeżeli w wielkim pędzie znajdzie się chwila, kiedy stoimy w korkach albo w kolejce, albo jedziemy komunikacją miejską, kiedy znajdzie się chwila, sprawdzamy, co nowego jest w social media, czy co napisali nasi ulubieni blogerzy. I ja zwykle robię tak, że jak jadę sobie tramwajem, to przeglądam RSS-y, ponieważ staram się jak najmniej czasu spędzać w domu już przed komputerem. I nieraz łapałam się na tym, że jakieś rozwiązania, niedoróbki techniczne sprawiają, że to czytanie blogów na telefonie jest dla mnie niewygodne, niekomfortowe, że nie mam ochoty czytać sobie dalej danego bloga, przeglądać jego archiwum. I tak naprawdę to były drobiazgi, ale zdałam sobie wtedy sprawę, że przecież można je bardzo łatwo naprawić. I myślę, że wszyscy się zgodzimy, że każdemu blogerowi będzie zależało na jego czytelnikach. Ponieważ jeżeli czytelnik będzie usatysfakcjonowany zarówno warstwą treściową, jak i tą prezentacyjną, będzie nas polecał innym. Będzie szerował nasze posty. Za tym będzie szedł wzrost popularności naszego bloga. My będziemy mieć coraz więcej motywacji, żeby go prowadzić, a reklamodawcy będą walili do nas drzwiami i oknami. Przygotowując się do tej prezentacji, przyglądałam blogi z listy Jasona Hunta i Andrzeja Tucholskiego. I doszłam do wniosku, który może pocieszyć tych z Was, którzy macie swojego bloga i może odczuwacie jakieś kompleksy na punkcie tych blogów z elity blogosfery. Słuchajcie, nawet wielcy nie są bez wad. A dlaczego się na tych wielkich skupiłam? Ponieważ te blogi zarabiają na siebie. Co za tym idzie, mają budżety na to, żeby dopracować tą warstwę techniczną. Błędy, z którymi się spotkałam, mogłabym przyporządkować do jednej z 5 grup. Jest to brak responsywności w ogóle, błędy w wyświetlaniu responsywności, problemy z nawigacją, za duża lub za mała wielkość fontu oraz niewygodne formularze. Pokrótce omówię każdy z nich. Jessica Mercedes i Mr. V
Vintage to jedne z bardziej znanych postaci w blogosferze modowej. Ich blogi, kiedy wejdziemy na nie z poziomu komputera, ukażą nam się jasne, przejrzyste. Widać, że oni naprawdę spędzili kupę czasu na to, żeby dopracować sobie swoje blogi. Natomiast kiedy wejdziemy na nie z poziomu telefonu komórkowego, okazuje się, że wcale, że te blogi w ogóle nie posiadają wersji responsywnej. Tekst jest mały i nawigacja również jest bardzo mała, ciężko jest z nią trafić. Możecie mi powiedzieć, że przecież mogę sobie powiększyć tekst. No mogę, jasne. Ale z nawigacją już nie będzie takie proste, ponieważ jeżeli chodzi o Jessica, ona ma submenu zrobione w taki sposób, że wysuwa się ono, kiedy najedziemy myszką na jedną z pozycji menu. Tego ruchu nie jestem w stanie powtórzyć na telefonie, więc siłą rzeczy nie jestem do tego submenu się w stanie dostać. I w sumie jestem pewna, że to, że te blogi nie mają swojej wersji responsywnej, wcale nie odstrasza ich czytelników. Myślę, że blogi mają się dobrze, oni zarabiają, hajs się zgadza. Natomiast skala zjawiska smartfonizacji w Polsce, a także na świecie, jest tak duża, że warto się tym zagadnieniem zająć. A jak znaleźć dobry szablon na WordPressa, który będzie responsywny? Tak naprawdę w sumie to nie powinno być w ogóle trudne, ponieważ serwisów, które udostępniają szablony darmowe i płatne, jest naprawdę bardzo dużo. I zanim zdecydujecie się, żeby wybrać jakiś szablon, zachęcałabym Was do tego, żebyście nie sugerowali się tylko tym, jak on wyświetla się na desktopie, jak co napisali o nim autorzy w opisie. Praktycznie każdy szablon ma swoją stronę demo, więc wykorzystajcie ją, żeby wejść na nią z poziomu waszego telefonu komórkowego. Poczujcie się jak czytelnicy waszego bloga. Wejdźcie w ich buty, przeklikajcie się przez wszystkie zakładki. Zobaczcie, czy wygodnie się trafia w guziki, czy wszystko fajnie wygląda. Nie wiem, co się stało na stronie mamygadżety.pl, ale o ile widzę po stronach, to jest screenshot z lewej strony, że szablon został przystosowany do wersji responsywnej, o tyle na stronie głównej dzieje się jakiś chaos, teksty, zdjęcia, logo, wszystko na siebie nachodzi, no i tak naprawdę nie jest sposób z tej górnej sekcji skorzystać. I tu najprawdopodobniej coś się stało z JavaScriptem odpowiedzialnym za pozycjonowanie tych kafelków w przestrzeni. Jednym z ważniejszych elementów na blogu jest nawigacja, bo o ile jesteśmy w stanie się dostać do postów ze strony głównej, większość szablonów prezentuje zajawki tych postów właśnie na stronie głównej, o tyle do podstron takich jak o nas, kontakt czy współpraca, no, potrzebujemy nawigacji, żeby się dostać. Dlatego warto zadbać o to, żeby dało się z niej naprawdę wygodnie korzystać. Na blogu Pani Swojego Czasu nawigacja wyświetla się w postaci takiego bardzo wąskiego dropdowna. Teksty się łamią, gdzieś wyjeżdżają poza ten drop-down. Jest nieczytelnie, jest niewygodnie. Tutaj chodziło tak naprawdę o drobiazg, bo o pozycjonowanie jednego z divów, który zawiera tą nawigację. Zajęło mi to może 4 minuty w konsoli, żeby naprawić i wygląda to już dużo, dużo lepiej i przede wszystkim czytelniej. Jeszcze kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o nawigację. Nie wszyscy użytkownicy mają duże smartfony, więc kiedy będziecie testować swoją nawigację, sprawdźcie, czy na pewno jesteście w stanie się dostać do tych dalszych pozycji w nawigacji, czy wszystko się dobrze skroluje. Lubimy duże wielkości fontów. One bardzo fajnie działają, kiedy chcemy podzielić tekst na jakieś segmenty. Jeszcze bardziej lubimy umieszczać je na dużych zdjęciach. I to jest bardzo fajny zabieg wizualny, żeby prezentować posty
na desktopie. Natomiast na telefonie się to nie za bardzo sprawdza, ponieważ może się zdarzyć tak jak u Kasi Gandor i u Jasona Hunta. W przypadku Kasi Gandor, kiedy napisała notkę z trochę dłuższym tytułem, ona się już nie mieści w boksie i tekst wyjeżdża na szary, biało-szary gradient. W przypadku Jasona Hunta czcionka jest tak długa, że tak duża, że kiedy użył słowo turbo maleństwo, to wyraz się nie zmieścił w kontenerze. W przypadku Jasona Hunta on jeszcze ma w ten sposób przedstawiane zdjęcia na swojej stronie, że są one owszem bardzo, bardzo duże, szerokie, fajnie się to znowu ogląda, zwłaszcza na dużym ekranie. Natomiast opisy do tych zdjęć są pozycjonowane absolutnie w lewym, dolnym rogu. I o ile znowu to jest fajny zabieg na desktopy, o tyle na telefonie się to znowu nie sprawdza. Teksty są za duże, nachodzą na zdjęcia, nachodzą na siebie wzajemnie i tak naprawdę nie sposób z tego skorzystać. Prostym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest po prostu klasycznie wyświetlić najpierw zdjęcie, potem tekst i wtedy wszystko jest widoczne, do wszystkiego jesteście w stanie dotrzeć i przeczytać i zobaczyć. Nie wiem jak wy, ja nie przypadam z opisaniem na telefonie. O ile jeszcze ogarnę sobie jakieś messengery, o tyle dodawanie komentarzy to jest naprawdę dla mnie level wysoki. I robię to tylko wtedy, kiedy bardzo mnie zachęci jakiś post, że muszę skomentować, jejku, super, to napisałaś, czy napisałeś. Albo coś bardziej merytorycznego. W każdym razie zawsze zwracam uwagę na to, żeby formularze były wygodne do użycia. Na blogu Fashionelki pole do wypełnienia imienia, maila i adresu są bardzo wąskie. I okej. W przypadku mojego imienia to nie jest problem, ponieważ imię mam krótkie, wszystko jest widoczne. Natomiast jeżeli wypełniając pole na e-mail albo na stronę internetową, zrobię jakąś literówkę i nie wychwycę tego w momencie, kiedy wpisuję ten tekst, to kiedy przejdę do wypełnienia tekstarii z wiadomością, najprawdopodobniej już w ogóle nie zauważę, że gdzieś tam u góry jest ta literówka. Jednym z lepszych rozwiązań w tej sytuacji jest umieszczenie po prostu pól tekstowych jedne pod drugim, tak jak to ma miejsce u Style Digger i wtedy jest wszystko znowu przejrzyście i czytelnie. I na koniec bardzo krótko rzecz ekstra. Jeżeli używacie pop-upów na swojej stronie, upewnijcie się, że da się je w prosty, łatwy sposób zamknąć na telefonie. Nieraz byłam złapana w pułapkę pop-upową, kiedy chcę coś przeczytać, no ale kurczę, gdzie jest ten przycisk X, żeby zamknąć pop-upa. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Wszystkie cytaty pochodzą z Kubusia Puchatka albo z Hanki Puchatka i zachęcam do kontaktu. Dziękuję. Czy są jakieś pytanka? Do jakiej najniższej rozdzielczości dostosowałabyś stronę internetową? 320 pikseli na szerokość importu. Do jakiej wersji Internet Explorera w dół? Całe szczęście w XKTMLS robimy już tak, że mamy support IE10 i nowsze. Jeżeli klient się uprze i zapłaci, to dostosowujemy oczywiście w dół, natomiast IE10 jest teraz najniżej wspieraną przez nas domyślnie wersją przeglądarki. Dobrze, jeszcze szybkie takie techniczne. Ludzie robią to różnie. Font size piksela czy EN i przeskalowywanie tych pikseli w zależności od rozdzielczości, czy po prostu EN i jakoś to sobie tam się poukłada? Teraz tak, powiedzieć bardziej politycznie poprawnie, czy powiedzieć jak robię? Jak robisz? Z lenistwa robię piksele, aczkolwiek EN byłyby bardziej prawidłowe. Tak jak ja, dziękuję. Ja sobie jeszcze pozwolę wtrącić, jeszcze są REMy.
warto się nimi zainteresować. Ja mam takie pytanie, czy jak przygotowywałaś tą prezentację, to może dotarłaś do takich danych, jak to wygląda procentowo, jeżeli chodzi o ilość użytkowników faktycznie, którzy z na komórkach korzystają, z blogów na przykład, czy może są jakieś ekstremalne przykłady, że gdzieś 90% na mobilu, a gdzieś, że ten mobile nie istnieje na przykład? Nie, nie dokopałam się do takich informacji. Dobra, to teraz ja zapytam. Tutaj? Dzięki. Tutaj jestem? Okej. Okay. Wspominałeś tam na początku taką, opowiadałeś taką piękną historię, jak to zrobimy sobie coś, tak? Zrobimy sobie responsive i tam reklamodawcy zaczną do nas walić drzwiami, oknami, będziemy zarabiać miliardy. Okej. Okay. Czy masz jakieś poparcie na to twierdzenie? To znaczy, chodzi mi jakby o to, że wiesz, że jeżeli Mr. Vintage na przykład, tak? Który bazuje na gigantycznych zdjęciach, z których detale są ważne. Tak? Mhm. Być może to jest świadoma biznesowa decyzja, że nie ma responsive'u. Na responsive'ie na mobile'u wyświetlamy mniej reklam, one prawdopodobnie gorzej sprzedają znacznie, tak? Bardziej chodziło mi o to, że wzrost popularności bloga będzie mógł prowadzić do tego, że zaczniemy na nim zarabiać. Tutaj czy wersja jest responsive, znaczy nie, to jak to się będzie przekładać na reklamodawców, nie wiem tego. Natomiast jeżeli chodzi o reklamodawców i przynajmniej te akcje reklamowe, które pamiętam z blogosfery, to najczęściej one odbywają się w ten sposób, że bloger musi opisać jakiś produkt i to się odbywa po prostu w formie notki. Więc czy są jakieś banery umieszczane i czy one są wyświetlane na telefonie, to myślę, że tutaj już teraz taka forma promocji klienta ma marginalne znaczenie. Jak to jest z projektem graficznym? Czy grafik dostarcza Wam projekty, jak to będzie wyglądać na różnych urządzeniach? Tak. Generalnie jest tak, że najlepiej byłoby tak, gdyby grafik owszem zaprojektował mi stronę w przynajmniej trzech takich podstawowych widokach: desktop, tablet i telefon komórkowy. Natomiast nieraz zdarza się tak, że klienci tną budżety i wtedy pada magiczne słowo bez judgment responsive web design. Ja wtedy muszę użyć mojego bez judgmentu i zrobić tak, jak uważam, a potem klient i tak wszystko przerobi. Ja się wezmę tylko na chwilę. Ostatnie pytanie tam z Melem. Okej. Bardzo fajna prezentacja. Cieszę się, że w ogóle jest tak dużo prezentacji w trakcie WordCampa o użyteczności. Już Marcinie, teraz pytanie. Pytanie jest takie, filozoficzne, więc będzie nie tak nie, będzie to wygadanie się. Powiedz mi, czy uważasz, bo są tacy, którzy uważają, że już niedługo dojdziemy do etapu, w którym będziemy powinni... Czy już niedługo dojdziemy do etapu, w którym będziemy projektować mobile first wszystko? To znaczy, że będziemy skupiać się na komórkach i tabletach i ewentualnie robić rozszerzenie, czy jednak nigdy nie dojdziemy do tego etapu i nadal będziemy myśleć w zależności od tego, czym jest strona? Oto pytanie. Filozoficznie. Myślę, że siłą rzeczy gdzieś zmierzamy w tym kierunku. I idealnie byłoby już na etapie projektowania strony internetowej myśleć o tym, jak ona będzie działać, przede wszystkim działać na telefonach i na urządzeniach mobilnych. Czy kiedyś będzie tak, że będziemy w 100% najpierw się koncentrować na urządzeniach przenośnych? Nie wiem. Ostatnio Apple zaprezentowało iPada Pro, który ma jakąś kosmiczną rozdzielczość, więc dalej będzie to urządzenie przenośne, które ma jednak dość dużą rozdzielczość, więc też trzeba go będzie uwzględniać. Myślę, że bardziej będziemy musieli zmienić nasze myślenie, żeby bardziej skupić się na... Ja bardzo bym sobie życzyła, żeby tak były strony projektowane. Bardziej skupić się na użyteczności i działaniu danej strony, a dopiero potem, kiedy już będziemy wiedzieli, co ta strona ma robić, odbudowywać ją w formę graficzną. Natomiast bardzo często robi się odwrotnie. No i wtedy, kiedy mam design strony tylko na desktopa, to ciężko jest mi zrobić tą stronę w podejściu mobile first. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cztery minutki przerwy.